Jeśli witajcie, ja jestem Coxman, a w dzisiejszym filmie znowu gramy w Minecraft Projekt Elektrownia. Pewnie się pytacie, po co jestem na tej górze? Już wam tłumaczę. Nagrywałem ostatnio film 10-minutowy, uznałem, że film jest zbyt nudny, więc wam wytłumaczę teraz, co zrobię. Przeszedłem na tą górę, musiałem tam... Przejdę. Przy okazji zwiedziłem ten domek i ten domek. Nie znalazłem nic ciekawego, troszeczkę poza jedzeniem, kilofem i nożem. Musiałem tutaj włączyć, jakby to powiedzieć, zasilanie. I przy okazji wracając, jak będziemy wracać w dół, to wam jeszcze pokażę jedną rzecz, a mianowicie to, że mogę sobie zbudować domek. Tak, nie żartuję, mogę sobie zbudować domek. Potrzebowałem dużo drewna i węgla, ale to, jakby to powiedzieć, to jest taka misja poboczna. Może kiedyś tam domieszkamy, może tak, może nie. Na razie będziemy się skupiać właśnie między innymi na tym, aby pójść choćby w tą do tej kopalni, żeby... Zaraz wam pokażę ten dom w sumie. A więc co, możecie jeszcze zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, bo zbliżamy się do 150 subskrypcji, a to już niedaleko, więc co miałem mówić? To nie jest ten dom, bo to jest... Co to jest? Jakiegoś szamana czy coś tego typu. Ale gościa rozjechało. No nieciekawie. No nieciekawie. Ja? Może wejdę tam jakoś. Żeby później nie było. Czy ja wyjdę? Nie, dobra, nie będę tam chodzić. Co tu pisze? Aha. To chyba nie jest to miejsce. Tam było. Tam jest nasza baza, mógłbym to tak powiedzieć. To jest takie. No tak, tam jakby zaczęliśmy. Tylko flag, skąd my przyszliśmy? Stamtąd gdzieś przyszliśmy. Nie wiem, gdzie jest domek, no powiedzcie mi to. Chodzi mi, że no chcę na razie zrobić tą misję poboczną, więc najlepiej zróbmy może tak, żeby film też nie był za długi. To ja pójdę i widzimy się już za chwilę. Chociaż, czy to nie ma przewodnik tutaj tych domów? O, pamiętam to miejsce, ten tunel, przez ten tunel na pewno przechodziliśmy. Wy tego nie widzieliście, bo ja to nagrywałem w ostatnim filmie, który tak naprawdę nie będzie na YouTubie. Cyk, no chyba, że jak ktoś naprawdę będzie chciał, to mogę wam pokazać. Ale to... musiałbym naprawdę, nie wiem... Chwila. Farma. Tu nigdy nie byłem. O, tu jest budowniczy, no tutaj jesteś, gościu, no. Co tu jest? Nist. Czym jest nist? Nie wiem. A, chwila. Będę miałem... teraz drewno. Poproś drwala o drewno. Minus 1060, 225. A jeśli chyba coś nacisnę, dobra. Minus. Minus 1060, 225. To w tą stronę bym musiał po prostu iść. Dokładnie w tą stronę, bo jestem na. No tak, w tą stronę bym musiał iść. To tutaj jest w wiosce. Farma, nieznajomy. Cześć. Chciałbym, aby porozmawiać z nieznajomym. Witaj. Witam, witam. Słyszałem, że pomagasz ludziom, i gdybyś. Jeśli byś. Bym mógł, to też chciałbym cię poprosić o pomoc. No, co miałbym zrobić? Kiedyś w miasteczku gonili mnie zarażeni, aby im uciec, schowałem się przed nimi w ściekach i siedziałem tam kilka dni. No. Halo. Zostawiłem tam mojego M4A1 i chciałbym, abyś mi go przyniósł. Zapłacę ci 8 sztabek złota i 15 sztuk amunicji. Tak, wezmę. Dobra, tam. Na tych koordynatach leży jedno z wyjścia do ścieków. Dobra, dzięki wielkie. Dobrze, po znalezieniu twojej zguby wrócę do ciebie po nagrodę. Zadanie poboczne, znajdź broń w ściekach i oddaj. Nie, najpierw idziemy do drwala. A, to nie będę przeszkadzać. Chwila. To nie jest. Mogę dopisać ten kilof? A, taki. Taki. O, bo się różna siekiera, ale też ona nic nie ma, no. O, cześć. Fajny model karabinu. Nie, dobra, pytanie. Gdzie jest minus... W tą stronę bym musiał iść. No w tą i w tą. Cześć, panie drwal. To nie ten drwal. O, tu jest drwal. Witaj, drwalu. Słuchaj, mogłeś mi przynieść... trochę załatwić drewna i przynieść na budowę? Okej, dzięki. Pójdź do budowniczego. Ach, będzie tyle łażenia. Ale nie, w tym czasie idę zrobić akcję ze ściekami. Tak, idę robić akcję ze ściekami. To jest tak. Minus 1400, albo nie, najpierw idę do tego domu, jednak idę do tego domu i potem zrobię tą misję dla niego.
bo może być całkiem ciekawa, ponieważ mam trochę amunicji. No wiem, bardzo dużo, aż 3 amunicji. O! To tak blisko, to ty sam nie mogłeś przejść. Załatwiłem drewno, drwal dostarczy. Okej. Okej, to czekam, trzeba skończyć to jak najszybciej. No, w sumie warto by było. Teraz taka fajna wstawka, powiem wam, nie wiem jak zrobić taką wstawkę, bardzo to jest ciekawe. Okej, mamy to. O, co jest? Tylko... No, powiem, ładnie wyszło. Zadanie poboczne ukończone. A wejdziemy sobie do domku. Skrytki. To jest twoja skrytka A. Dobra, ja myślałem, że to... Dobra, czyli w tej skrytce skrzynie w domu. Możesz tu przechowywać swoje przedmioty. Dobrze. Skrzynie w domu. Okej, to są takie jakby informacje. Piecyk. Fia, czy ja mam jakieś jedzenie? Jakby, no nie mam czym to przepalić. Kelpem, nie, kelpem też się nie da. A, tu mi się nic nie da przepalić. Nie, dobra, teraz tak na serio. Czy mamy tutaj coś jakiegoś? To tego nie mogę użyć. Tego też nie mogę użyć. Mam przynieść pompointa. Przynajmniej mam jeszcze trochę chleba. Dobra, idziemy do tych, jak to się nazywa? Idziemy do dokąd? Do minus chwila. Czy to też się zaliczy? Zaginąłem 4A1, okej. Halo? O! Zaginiony M4, bo ja tu naciskam prawym przyciskiem myszy i nie zawsze mi, jakby to powiedzieć, no, wykrywa. Mamy sygnał. Wróć do dowódcy, to na razie nie. Zaginiony M4A1. Odnajdź się ciekawe M4A1 i wróć po nim do właściciela. 8 sztuk złota, okej. Minus 1400, ciśnienia 250. Minus, chwila. To bym musiał iść w tę oto stronę. I w tak, tak bym musiał iść, tak? M4A1. Minus 1400, to się zwiększa, to się zwiększa. Dobra, czyli idziemy w tą stronę, powolutku w tą stronę. O, tak będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że z tymi ściekami to nie będzie tam żadnych problemów. A ja przy okazji sobie, o tak zrobię może, żeby ten nóż mieć w razie w pogotowiu. Czy ja mogę tu coś... Motyka. Nie, motyki nie biorę. To chyba tą ścieżką bym poszedł, mi się tak wydaje trochę, bo... To w sumie byłby dobry pomysł. Co to jest? Oczyszczalnia. Oczyszczalnia, to tam mogą być rury. To tutaj w sumie. Minus 1410. No gdybym tak poszedł, to by pasowało. Witam, witam. No bo kanalizacja rury. No cześć. A, nie wpuścicie mnie. Nie wpuszczą mnie. No co za chamy? No, nie wpuszczą mnie. No, ale dobra, nie, teraz tak na serio. Jakby to tu przejść? No w sumie tam pójdę po prostu. A nie, to tędy musiał iść. Dobra, nie, to sorry. Pomyliło mi się. Idziemy. Oczyszczenie ścieków. No, Tomek na drzewie. Dzień dobry. O, butelka. A! Daj mi to wziąć, no. O, było. Słuszona butelka. 4 damage'u, 5 damage'u. Ja sobie to zamienię, a łom odstawię. O. O, cześć. Uciekam z domu, zamieszkam w tym domu drzewie, tu mnie nie znajdą. O nie, klapa się zaczesnęła, to możemy tylko otworzyć z drugiej strony, ale nie mam co jeść. Chyba oszaleję z głodu, Adam. No, warto było! To tyle powiem. Ale teraz tak na serio. Jakby tu przejść? No bo to tam chyba by było, tak mi się wydaje, że to oczyszczalnia ścieków, no to tam by było. Nie wiem jak to jest duże też przy okazji. Tu jest jakieś przejście. Oho, dobra, idziemy. Na nielegalu. Dobra, tędy się przejdzie. Tylko teraz pytanie, jak ja mam wyjść tutaj na górę? Czy to będą jakaś drabina, czy nie? Bo nie wiem. No tu widać, że to jest oczyszczalnia ewidentnie. W sumie po nazwie, no to, no po nazwie, no. O, jest drabina. Czy tam mogę przejść? Mogę tam przejść, ale nie. Dobra. Kurde, szkoda, że tych skrzyni nie można otwierać. Cześć. Ja sobie może tak pokryją, mu wezmę amunicję, ty mi nic nie zrobisz. Jedzonko sobie może od was wezmę. Dziękuję bardzo. O, cześć. Brix to nie. Chociaż powiem wam, nie wiem czemu ten Brix może mi się przydać jako znajdźka albo coś tego typu, to może być. Nasiona, tak sobie wezmę. Tak, weźmiemy. Okej. Bardzo miło, dziękuję. Idę sobie dalej.
Dowódca i stołówka. Nie, to chyba nie jest to miejsce, o którym sądziłem, że to będzie. Bo to chyba tam jest dalej. Chwila, ja się wrócę. Kurde, mi tu coś... Nie pasuje mi tu jedna rzecz, mianowicie taka, że no, jakby to się znajduje o jakieś kilkadziesiąt... No, dalej to się znajduje. Może to miejsce. Ale, a jak nie to? Dobra, wyjdę tu może. Też nie wiem, co tam mógłbym znaleźć. Nie wiem, dlaczego w ogóle się kąpę w ściekach, ale no... Trzeba jakoś przeżyć. Jakby tu... Powiem wam, mam teraz zagwozdkę, no bo musiałbym tak naprawdę wyjść i tam pójść. No bo poszedłbym normalną polaną, bo to jest gra open world. Więc ja już sam nie wiem. Przejdę może tak, o tak, 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 nie przejdę. Tak, o, przejdę. Przejdę, dobra, przejdę. Miejmy nadzieję, że to w tą stronę będzie. Nie no, w tą stronę, tak, w tą stronę, na pewno. Trochę tam przejdziemy, tylko ten cholerny głupi las. O, tędy przejdziemy. Tędy przejdziemy na spokojnie. Tu jest... Ile tutaj tych wiosek jest? Co to jest? To chyba jest opuszczone. To jest opuszczone. Nie, Ronan. Nie będę robił na razie takich innych misji. Najpierw idę z tymi ściekami, bo to jest gdzie? 1410. A to jest na 1410 2550, czyli to byłoby tutaj. No tutaj to by było. Oj, lagi. Lagi, lagi, lagi. O, może teraz będzie później. No po 60 FPS, no akurat wymagające. Chociaż wiecie co, może był zmienię shadery. Nie wiem, BLS. O. No, no jeszcze gorzej. A, nie wiem. To sobie wezmę. Extreme Beta. O, te też są ładne, mi się wydaje, tylko chwilę. Chmury muszę. Release clouds off. O, teraz będzie ładnie. Tylko ta łapa moja. Sklep u Władka. Cześć, pijak. Księciu, daj no 2 złote. O, boż. Co? Chodzi ci o złoto, to chcesz... Co chcesz kupić za 2 złota? Na wreszcie, księciu, kurde. No... Będziesz pił? O Boż. Jasna, co? Od kogo bierzesz? Od kogo będziesz brał? Z takiego źródełka, ale od kogo? A co cię to interesuje? No muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić. Dej no 5 zł. No kurde, nie mam. Masz. No nie mam, no nie mam. No, a no mam, ale nie dam. To spier... Dobra, dobra, to idziemy w tą stronę tutaj, tam to by było, chociaż nie, do tyłu, tu by to, są ścieki. Ja się boję, że tu mogło być coś, otworzę może lepiej. Dobry, czyli jednak typ mnie nie kłamał, jednak tu są te serio te ścieki. Ale powiem wam, to jest klimatyczne czasami nawet, choćby, znaczy sama mapa jest naprawdę klimatyczna, ale sama... Grafika jest genialna. Tak to mógłbym zrobić. Fak, muszę coś zjeść. A ja nie chcę później uciekać głodny od zombiaków. Dobra. Nie wiem w sumie, jak wy głośno słyszycie. Może troszeczkę podgłośno. Nie wiem, jak głośno wy to słyszycie, bo ja mam słuchawki. Dobrze, teraz słyszę, co tak harczało przez chwilę. Na szczęście to coś. O, o, o! Jest! Świeci się w powietrzu. Na szczęście, ale ja... Te zombiaki się świecą. Ja chcę sobie tutaj pozwiedzać, może bym powiedział. Tak, wiem, że to jest niedorzeczne, żebym pływał w ściekach. Ale to będzie szybciej niż takie chodzenie. Parkurem. Dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś żaden jumpscare, czy jakieś inne duperele. No ale tak, pomyślmy. Film ma już 15 minut, no to w sumie tak naprawdę tyle powinno wystarczyć. Mam akurat fajny pomysł na miniaturkę. Nie mam pochodni, nie mam pochodni, tu jest ciemno. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, wiecie co? Wracajmy może, bo mam to M4. Chociaż kurde, gdyby takie sobie wziąć. Nie wiem, znaczy... Złoto i tak mi się przyda, bo będę musiał za nie handlować. Chociaż, nie wiem, może będę jakieś kilofy
a nawet czy coś tego typu. Bo tego chyba nie mogę jakoś wywalić. Niestety. No ale dobra. Płyniemy sobie na spokojnie. O, w sumie napijemy się wody ze ścieków. Dobra, już się napiłem. Wody ze ścieków, cudownie. I tak naprawdę w sumie chyba to będzie... Chyba tyle, tak mi się wydaje. O, mapa. Jak miło. Mapa miasteczka. Nie, to chwila. Teraz to ja bym musiał się wrócić. Właściciela... I wróć z nim do właściciela. Wejście do ścieków. Właściciel broni. To jest tak. Minus 1072, 184. W tą stronę, czyli bym musiał się po prostu wracać. W tym oto miejscu nie będę za bardzo przebywać na chwilę obecną. Chcę zrobić misję w głównym, jakby w głównej bazie, bo tam chyba tak naprawdę są główne rzeczy. Dzisiaj taka misja poboczna. Na samym początku będziemy się pomalutku skupiać na misjach pobocznych. Potem może zaczniemy główne, żeby tak trochę zarobić, żeby ulepszyć, bo tutaj możemy oczywiście sprzedawać, jeśli dobrze pamiętam, i kupować. Chociaż nie wiem, na co, czym się różni, na przykład będzie się różniło walutą złoto od srebra, że nie wiem. Jak tutaj złoto to będą na przykład złotówki, a srebro to będą grosze na przykład. I na przykład byłoby coś takiego, że za chleb, nie wiem. No dobra. Nie, chodzi mi ogólnie o to, że nie... O, tutaj jest akurat zamknięte. Nie spodziewam się. Co jest? Dlaczego to jest takie ciemno? Czemu to jest tak ciemno? Halo? Halo? Może przez słońce? Bo słońce normalnie tak, słońce normalnie działa. A dlaczego miałby nie działać? Pewnie się zastanawiacie. Ile? Tak, to jest tutaj, mi się wydaje. Co tam jest? Nie wiem. Dobra. Idziemy. To jest tutaj, nie jesteśmy blisko. Wszystko jest w ogóle blisko, tak mi się wydaje. Chociaż najlepiej to, żeby nie prowadzić, nie było czegoś takiego, że prowadzą ze sobą wojny. Cześć, budowniczy. A! Ty sobie tutaj zostaniesz, okej. Okay. Chcesz chlebka? Chyba nie. Dobra. Co to jest za miejsce? Okej. Okay. To jest mój dom. Tak, to jest mój dom. Na tego jestem pewien. I stąd tutaj mamy już normalnie miasteczko, bo to jest oczyszczania farma Nist, a Nist, czyli to będzie miejsce naszego, jakby to powiedzieć, chyba do mieszkania, tak mi się wydaje. Puszczą mnie? Wpuszczą. Nie w tą, wait, gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Oj, za daleko troszeczkę poszedłem, bo to powinien iść w tą stronę bardziej. Trochę zagapalowałem się. No, dobra, mam nadzieję, że film zmieścimy się z filmem w 20 minut. O, tutaj to jest ten ziomek. Witaj, przyjacielu. Masz swoje M4. Zadanie poboczne wykonane. Zdobyłem... Wykonałem twoją... Zdobyłem twoją zgubę. Masz, dzięki wielkie, o tą nagrodę. A, amunicję dostałem. Ja czemu to nie mogę stakować? Czemu tego nie mogę stakować? Czyli... Dostałem... A 15 sztuk amunicji! Dobra. No chyba, że tak, dobra. To jeszcze, żeby na koniec filmu, żeby was bardziej zaciekawić, pójdziemy do naszego szefa, przeczytamy dialog i w sumie skończymy film, żeby był bardziej po prostu oczekany na kolejny odcinek. To ja tak akurat robię. No ale przynajmniej film będzie 20-minutowy, no. No witam. Chwila. Punkt medyczny. Nie wiem, mam takie uczucie, że zawsze jak zginiem, to się pojawimy. Właśnie. Jestem czegoś ciekawy. Game Rule Keep Inventory. A, nie pokazuje, bo po co? Dobra. Czekaj, cześć nowy, jak wyjdziesz do dowódcy, to w pani do karczmy, mam sprawę do ciebie. Okej, okay, dzięki wielkie. No dobra, to do zobaczenia w karczmie. Okej, okay, to później sobie do niego. Ratusz. Witam. Panie dowódco Markus. Wróćcie, w takim razie, kim jest ten biegacz? A właśnie, mamy zostać biegaczem jeszcze. To osoba szukająca zapasów, pomagająca innym w opresjach, ogólnie poruszająca się w terenie. Czy chciałbyś zostać jednym z nich? No chyba nim zostanę, tak mi się wydaje. Mógłbym to tak powiedzieć. Oczywiście, można powiedzieć, że będę się to odwdzięczenie za to, że mnie uratowaliście. Chociaż w sumie tak naprawdę uratowaliście mnie... O, Markus. Uratowaliście mnie z jednego powodu. Bo ja jestem odporny. Jeszcze jedno. Czemu mam się nie poruszyć? Ponieważ wtedy wychodzą zmutowani, zarażeni Nightrunnerzy. Oni są silniejsi i szybsi. Wytrzymalsi. O! Dzięki, warto wiedzieć. Mam nadzieję, że ich nie spotkam. Wszystko?
Tak, możesz już. Zadań, udaj się do karczmy. A, czyli teraz mogę pójść do karczmy jako kolejne zadanie. Cześć, kowal, który wygląda jak zmutowany villager. Ale co, zanim pójdziemy do karczmy, to muszę skończyć, bo już w sumie na nagraniu ma 21 minut 30 sekund, więc akurat jakby to powiedzieć, no muszę skończyć odcinek, nie chcę, żeby był jakiś półgodzinny. Czy gdybyście chcieli kiedyś, żeby był półgodzinny film, to napiszcie w komentarzu. No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. No i co? Do następnego filmu. A, i w ogóle w następnym filmie może będę nagrywał taki pół speedrun. O, borówki. Mogę sobie je wziąć. Pół speedrun, nie żartuję. Jaki speedrun to coś niemożliwego. Tak, mianowicie speedrun Caves and Cliffs. Mianowicie, że muszę z najwyższego punktu zeskoczyć na sam dół. Nigdy nawet tego nie próbowałem na swoim świecie hardcore. Hardcore, nie żartuję. Bo mam też swój własny świat hardcore, chociaż za niedługo może też zrobić serię Minecraft Hardcore, ale nie taką, że na przykład, że przeżyłem 25 dni, bo nie, tylko po prostu będzie pokazywane na przykład, o, że film będzie pokazywany 5 dni i ja w tym czasie po prostu będę opowiadał i później to wszystko zmontuję, jakby to powiedzieć. Więc jeżeli to będzie fajny pomysł, to możecie napisać w komentarzu. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia. No i co? Cześć!